Pracuję w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku, jestem pedagogiem specjalnym, ale pracuję również z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej i dzisiaj z Jolą mam przyjemność opowiedzieć Państwu o takich bezpłatnych narzędziach, które łatwo można spotkać i złapać w sieci, a z pewnością przydadzą się Państwu w takiej codziennej pracy. Ja się nazywam Jolanta Majkowska, wspólnie z Zytą pracuję w szkole specjalnej, ale też wspólnie z Zytą współprowadzę blog specjalni.pl, blog, na którym dzielimy się z innymi nauczycielami tym, w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne technologie. Między innymi na tym blogu pokazujemy też generatory, które dzisiaj chcielibyśmy Państwu przybliżyć. Drodzy Państwo, było już dzisiaj fantastycznych wiele wystąpień na temat kreatywności, kreatywnych zajęć, tego jak pracujemy metodą projektu i w ogóle jak wspaniałymi innowacyjnymi jesteśmy nauczycielami, jesteśmy pod wrażeniem. Bardzo często też tak pracujemy i uważamy, że to jest niezwykle efektywne. Ale przychodzi proza życia i niestety musimy przysiąść do komputera i skonstruować karty pracy, narzędzia, jakieś ćwiczenia, gry, które później wykorzystamy w naszej pracy. Bardzo często też niestety, znaczy może nie niestety, ale musimy przecież indywidualizować pracę, bo każdy uczeń w naszej klasie jest inny. Powiedziałyśmy już, że pracujemy w szkole specjalnej. W szkole specjalnej pracujemy nie mając tak naprawdę dostosowanych materiałów dydaktycznych. Wy również Państwo z pewnością macie w swoich klasach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzicie z tymi dziećmi zajęcia rewalidacyjne, prowadzicie zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Skąd tutaj brać materiały? Jak przygotować materiały, które sprawdzą się w pracy z konkretnym uczniem, który ma konkretne deficyty? Otóż okazuje się, że w sieci jest mnóstwo stron, dzięki którym takie karty pracy na zajęcia rewalidacyjne, na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej stworzycie bardzo szybko. No tak, i to właśnie te strony, te narzędzia, które my bardzo często wykorzystujemy, nazywamy je generatorami, ponieważ są to takie narzędzia, w których dosłownie w 2-3 minutki wpisując swoje dane, informacje, liczby, wyrazy i inne tego typu materiały, możemy wygenerować świetne karty pracy, z którymi możemy w niezwykle kreatywny sposób, to słowo kreatywne jest tutaj kluczowe, pracować. I pokażemy dzisiaj Państwu kilka takich narzędzi. Od razu taka informacja, że na końcu naszej prezentacji będzie kod QR, będzie też link do wszystkich tych opisów, tych narzędzi, o których dzisiaj mówimy i też Marcin obiecał, że w notatce o naszym wystąpieniu też udostępni Państwu link, w którym znajdziecie Państwo z kolei przekierowania do tych wszystkich stron, o których dzisiaj powiemy. I zaczynamy od chmur wyrazowych. Chmur wyrazowych, które tak naprawdę możemy potraktować na dwa sposoby. Po pierwsze, dzięki chmurom wyrazowym możemy wygenerować ćwiczenia interaktywne, ponieważ generator WordArt, z którego my korzystamy najczęściej, potrafi taką chmurę interaktywną stworzyć, chmurę, w której po dotknięciu dany wyraz zostaje powiększony, podświetlony. Możecie Państwo wyświetlić te chmury na monitorach interaktywnych, na tablicach i dzięki temu macie rewelacyjne, interaktywne ćwiczenie. Zaraz powiemy, w jaki sposób te chmury wykorzystywać. Drugi sposób na chmurę interaktywną to właśnie karta pracy, ponieważ na tej stronie możecie Państwo te chmury ściągać w dwóch formatach, formatach dostępnych zupełnie za darmo. W formacie JPG i PNG. Dzięki temu wklejona chmura, na przykład w dokument Word, pozwala Wam na przygotowanie rewelacyjnej karty pracy. Jeżeli jeszcze do tego dodacie tabelę do tego, żeby skategoryzować dane słownictwo, no to macie fantastyczne zajęcia czy fantastyczną lekcję. Pamiętajcie, że na tej stronie, na stronie WordArt, możecie stworzyć konto i do tego zachęcamy, ponieważ jeżeli stworzycie Państwo konto, to wszystkie chmury wygenerowane przez Was na tym koncie się zapisują, a więc przez kolejne zajęcia będziecie mogli i przez kolejne lata będziecie mogli te ćwiczenia wykorzystywać. Logowanie bardzo proste, wystarczy wpisać login, e-mail, hasło i tak naprawdę konto macie gotowe. Jak takie chmury wykorzystywać? Na przykład możecie
Możecie Państwo tworzyć chmury wyrazowe, w których znajdą się wyrazy z trudnością ortograficzną. Dzieci mogą wypisywać te wyrazy i mogą na przykład wymieniać, jeżeli będą to wyrazy z uzamkniętym, na wyrazy, które się wymieniają, na wyrazy niewymienne, na wyrazy z konkretnymi końcówkami. Możecie tworzyć chmury wyrazowe z części mowy, gdzie dzieci będą musiały konkretne części mowy wypisać. Na lekcjach języka angielskiego szerokie pole do popisu, bo tutaj tak naprawdę możecie ćwiczyć każde słownictwo. O czym należy pamiętać, tworząc chmury wyrazowe? Że zasada jest taka, że chmura musi przybrać taki kształt, który odzwierciedlałby słownictwo, które się w tej chmurze znajdzie. Pamiętajcie też Państwo o tym, że w tej aplikacji macie mnóstwo kształtów pogrupowanych na kategorie. Jeżeli będzie tak, że danego kształtu nie znajdziecie, to zawsze możecie go dodać samodzielnie. I kolejne narzędzie, krzyżówki, zarówno wyrazowe, jak i obrazkowe. W pracy każdego nauczyciela krzyżówka to jest takim stałym elementem, ponieważ wykorzystujemy ją nie tylko do tego, żeby uatrakcyjnić zajęcia, ale żeby utrwalić słownictwo, żeby wzbogacić to słownictwo, żeby utrwalić sobie treści, które na przykład na historii realizowaliśmy, na biologii czy na geografii. Krzyżówki często wykorzystujemy na zajęciach dodatkowych, rewalidacyjnych, świetlicowych, więc bardzo często do tej pory, nie znając generatora, same te krzyżówki tworzyłyśmy najczęściej w Wordzie, doklejając te kolejne okienka, i to była żmudna praca. Proszę sobie wyobrazić, że na stronie www.krzyżówki.edu.pl, poproszę o zmianę slajdu, znajduje się generator, w którym możecie, drodzy Państwo, zrobić sobie, wygenerować krzyżówkę dosłownie w minutę. Na tej stronie, po pierwsze, możecie Państwo wygenerować sobie taką interaktywną krzyżówkę online'ową, gdzie dzieciaki w komputerze mogą ją sobie rozwiązywać, ale nie ma tam możliwości wygenerowania własnej, spersonalizowanej, z własnymi hasłami krzyżówki. Jest tam również możliwość wygenerowania zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim własnej krzyżówki z własnymi hasłami, z własnymi podpowiedziami, i możecie te krzyżówki po skonstruowaniu, po wygenerowaniu pobrać sobie zarówno w formacie PDF, jak i PNG. Pamiętając o tym, że tam nie zakładamy konta, w związku z czym po stworzeniu takiej krzyżówki musimy ją sobie pobrać na komputer albo bezpośrednio ze strony wydrukować, ale fantastyczną dla nas rzeczą i możliwością na tej stronie jest to, że możemy generować krzyżówki obrazkowe. Taką krzyżówkę tutaj Państwo widzicie. W przypadku uczniów, którzy mają trudności w rozumieniu poleceń, trudności w czytaniu, z takimi uczniami najczęściej pracujemy. Taka opcja jest naprawdę zbawienna, ponieważ trudne polecenia w krzyżówce często naszych uczniów demotywują do tego, żeby tę krzyżówkę rozwiązać. Nie chodzi o to, żeby ich demotywować, ale wręcz odwrotnie, żeby zmobilizować ich poprzez takie aktywności właśnie do takiego do tej wytężonej pracy i jednak podjęcia wysiłku. Krzyżówka z takimi symbolami z pewnością na to nam pozwoli. Taką krzyżówkę wygenerujecie Państwo dosłownie w minutę. Zaznaczacie język, do góry trzeba oczywiście zaznaczyć krzyżówka obrazkowa, zaznaczacie język, w jakim chcecie tę krzyżówkę wygenerować, a następnie wpisujecie w puste pola słowo klucz, klikacie Enter i wyświetla Wam się obrazek. Jeśli obrazek Wam nie pasuje, klikacie strzałeczkami tak długo, aż znajdziecie obrazek, który jest odpowiedni do Waszej krzyżówki, i w ten sposób, klikając na przycisk generuj, generujecie sobie krzyżówkę i tutaj również i w PDF-ie, i w PNG taką krzyżówkę możecie wydrukować. Kolejny generator wykreślanki. Okazuje się, że w internecie rzeczywiście takich stron, na których możemy tworzyć wykreślanki, jest sporo, ale my znalazłyśmy stronę, na której po pierwsze możemy ich tworzyć zupełnie za darmo, niezliczoną ilość, nie ma na tej stronie limitów. Dodatkowo możemy ustawić język na język polski, dzięki czemu wszystkie znaki z ogonkami, z kreseczkami będą wygenerowane poprawnie.
Dlaczego wykreślanki i dlaczego my je wykorzystujemy? Otóż one się świetnie sprawdzają na zajęciach rewalidacyjnych, ponieważ dzięki wykreślankom ćwiczymy na przykład percepcję wzrokową. I praktycznie wykreślanki możecie Państwo wykorzystać i na edukacji polonistycznej, i na edukacji przyrodniczej, bo wszystko przecież zależy od tego, co tak naprawdę w takich wykreślankach się znajdzie. W tym generatorze przechodzimy krok po kroku, te poszczególne kroki są opisane. Generator, sam generator i strona, na której on się znajduje, jest generatorem w języku angielskim. My języka angielskiego nie znamy i sobie radzimy w jaki sposób. Pamiętajcie Państwo, że korzystając z przeglądarki Google, macie taką opcję, gdzie możecie sobie zaznaczyć w ustawieniach automatyczne tłumaczenie stron, dzięki czemu wszystkie strony w obcych językach będą Wam się tłumaczyły. My też z tej opcji korzystamy. Po zaznaczeniu wszystkich opcji przechodzimy dalej, gdzie zostaje nasze ćwiczenie wygenerowane. I tutaj bardzo ważna informacja. Jeżeli korzystacie z tłumaczenia stron, to po wygenerowaniu wykreślanki musimy to tłumaczenie odkliknąć, dlatego że wówczas wykreślanka zostanie wygenerowana poprawnie. Takie ćwiczenie możecie ściągnąć w dwóch formatach, w formacie PDF i w formacie JPG. Dodatkowo możemy dodać do tej wykreślanki ilustracje, możemy zmieniać kolor wygenerowanych słów. Poza tym jeszcze jedna bardzo przydatna rzecz w tym generatorze, otóż mamy możliwość wyświetlenia ćwiczenia z kluczem, czyli dokładnie będziemy wiedzieli, w którym miejscu naszej wykreślanki zostały ukryte wyrazy, które w tę wykreślankę zostały przez nas wpisane. I kolejne narzędzie bardzo przydatne, fiszki. Z pewnością na pierwsze skojarzenie będziecie Państwo, na pierwszym planie będziecie mieli język angielski, uczenie się słówek czy na innym języku obcym, a my fiszki wykorzystujemy bardzo często i w przeróżny sposób. Po pierwsze do tego, żeby utrwalać słownictwo, żeby utrwalać trudności ortograficzne, żeby z uczniami tworzyć historie wyrazowe, do tego, żeby uczyć czytania globalnego, do tego, żeby zastosować etykietowanie czy etykiety na gazetkach klasowych. Jak takie fiszki i w generatorze można szybciutko sobie samemu stworzyć? Tutaj macie Państwo też kod QR do strony, na której znajdują się fiszki i możecie tam stworzyć zarówno fiszki wyrazowe, jak i fiszki liczbowe, również fiszki z na przykład liczbami rzymskimi, które posłużą Wam do tego, żeby nie tylko utrwalać odczytywanie liczb rzymskich, ale na przykład do tego, żeby ćwiczyć odczytywanie godzin na zegarze, albo do tego, żeby na przykład ćwiczyć rozpoznawanie liczb parzystych czy nieparzystych, do odczytywania dat na historii i przy porządkowywania wydarzeń na przykład historycznych, do tego, aby dzieciaki zapamiętały na przykład wzory matematyczne, albo chociażby do tego, żeby zapamiętały, tak jak już wspomniałam, czy daty, czy też konkretne liczby, które na przykład wielocyfrowe i uczyli się je odczytywać, czym nasi uczniowie mają naprawdę duże problemy. Takie fiszki możecie Państwo skonstruować w różnych wielkościach. Mogą być to małe fiszki tradycyjne, które kupujecie często pewnie swoim uczniom czy dzieciom do tego, żeby ćwiczyły słówka w języku na przykład angielskim czy niemieckim. Mogą to być fiszki średniej wielkości, takie, które wykorzystamy jako wklejki do zeszytu, ale mogą być to duże etykiety, które wykorzystacie Państwo na gazetki szkolne. Dosłownie jednym kliknięciem zaznaczamy wielkość naszej fiszki, następnie w stylach zaznaczamy sobie kolor, obramowanie, również czcionkę i proszę się nie martwić, że nie będzie polskich znaków, jest mnóstwo czcionek z polskimi znakami, jest również fantastyczna czcionka dla dyslektyków i możecie Państwo, jeśli z takimi uczniami pracujecie, również sobie takie fiszki wyrazowe wygenerować. Zresztą na tej stronie, oprócz fiszek, możesz przesunąć, Ola, znajduje się mnóstwo, drodzy Państwo, innych generatorów, generatory spinnerów, generatory działań matematycznych, generatory do zadań polegających na mierzeniu kątów. Proszę, żebyście Państwo sobie tam na dole, na stronie później sami podejrzeli to, w jaki sposób jeszcze inne materiały możecie wygenerować.
Kolejna strona, która na naszych szkoleniach, które prowadzimy dla nauczycieli, dla rad pedagogicznych, bardzo się podoba i mamy informację zwrotną, że tę stronę nauczyciele bardzo często wykorzystują, to strona, na której możecie zrobić Państwo bardzo szybko dyplomy, wklejki na zakończenie roku do książek, listy gratulacyjne. Strona, na której te dyplomy macie pogrupowane, strona, która taki dyplom pozwala stworzyć Wam bardzo szybko, ponieważ nawet jeżeli wczytacie szablon, a tych szablonów tam jest naprawdę bardzo dużo, to każdy element tego dyplomu podlega edycji. Możecie dodać własną grafikę, możecie zmodyfikować wpisy, możecie zmienić kolorystykę. Gotowy dyplom ściągacie w formacie graficznym i tak naprawdę macie dyplom gotowy. Ta strona nazywa się Edu Zabawy i oprócz generatorów dyplomów znajduje się generator pisania po śladzie, generator zaproszeń, generator listów do Mikołaja, generator listów do uczniów, generator napisów na gazetkę, girlandy, no właściwie mnóstwo wspaniałych materiałów, które dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z pewnością sprawdzą się bardzo dobrze. I to wszystko za darmo w języku polskim, tylko korzystać. Właśnie. Ja bardzo często korzystam z generatora, który pozwala mi na generowanie tarcz zegarowych. Jest to angielska strona, ale tak jak powiedziała Jola, nie ma problemu, ona się szybciutko tłumaczy. Bardzo łatwy interfejs i bardzo łatwy formularz do generowania takich tarcz zegarowych. Po pierwsze, na stronie ustalamy sobie, ile takich tarcz zegarowych na jednej karcie A4 chcemy wygenerować. Możemy wygenerować 4, 6 lub 9 takich zegarów. Po drugie, ustalamy sobie, czy chcemy, aby te zegary były w takim formacie, że są wskazówki, a na dole dziecko tylko zapisuje, jaka to jest godzina, albo możemy też wygenerować kartę pracy, w której jest na dole pod tarczą napisana godzina, a dziecko musi za pomocą wskazówek te wskazówki po prostu narysować i tę godzinę zwizualizować. Poza tym ustalamy sobie przyrost godzin na tych tarczach zegarowych. Możemy ustalić przyrost godzinny, półgodzinny, 15-minutowy, minutowy, co jest też świetną opcją, bo jeśli my pracując z dziećmi, które nie potrafią odczytywać godzin na zegarze i wprowadzamy najpierw odczytywanie pełnych godzin, później pół godziny i tak co pół godziny i tak dalej, no to bez problemu takie karty sobie możemy wygenerować. I ostatnia rzecz, którą ustalamy, to ile chcemy jednorazowo wygenerować sobie takich kart pracy. I możemy od jednej karty aż do 50. Każda z tych kart będzie inna. Na każdej karcie wygenerują się inne godziny i to jest też świetna sprawa, jeśli chcemy na przykład dać naszym uczniom karty pracy, żeby od siebie nie odpatrywali, żeby samodzielnie pracowali. Możemy też zaznaczyć opcję, żeby wygenerował nam się klucz odpowiedzi, jeśli chcemy, żeby później uczniowie sami sobie skontrolowali poprawność rozwiązywania tych działań. No i wystarczy kliknąć Create i już nasza karta pracy gotowa. Pobieramy ją sobie w formacie PDF na komputer i mamy fantastyczne karty pracy do ćwiczeń. I już ostatnia strona, na którą trafiłyśmy, gdy szukałyśmy mapy, która była nam potrzebna na zajęcia, podczas których omawialiśmy z dziećmi polskie legendy. Okazuje się, że takich stron, na których moglibyśmy znaleźć takie mapy, wcale nie jest dużo. Jeszcze strona, która udostępnia mapy za darmo, gdzie te mapy możemy jeszcze modyfikować, tego jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Trafiłyśmy na stronę, na której znajdziecie Państwo takie mapy, jak ta, którą widzicie. Dodatkowo mamy wpływ na to, jak mapa zostanie wygenerowana, ponieważ po drodze ustalamy to, czy to ma być mapa kolorowa, czy to ma być mapa czarno-biała, czy ma być dołączona legenda i tak dalej. Myślę, że jest to strona, którą będziecie Państwo często odwiedzali. Dlaczego? Dlatego, że oprócz map znajdziemy tam również mnóstwo gotowych kart pracy oraz generatorów, które pozwolą Wam stworzyć karty na zajęcia matematyczne, karty na zajęcia języka angielskiego. Znajdują się tam również świetne szablony do notatek graficznych, które można wykorzystać na przykład do map myśli, dzięki czemu zajęcia przeprowadzicie bardzo szybko i będziecie mogli skupić się na treściach, które chcielibyście z dziećmi omówić, a nie na rysowaniu schematów, ponieważ na tej stronie macie je gotowe.
gdzieś powinien być jeszcze wąż matematyczny. A jeszcze wąż matematyczny. Jest. Ulubiona ostatnio przeze mnie strona, na której tworzę kolorowe węże matematyczne, dzięki którym utrwalam z uczniami przeróżne działania matematyczne. Strona, może pokaż Jola, jak taka karta wygenerowana już wygląda, w taki oto sposób, gdzie naprawdę dzieciaki uwielbiają w ten sposób liczyć, dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, bo na tej stronie możecie Państwo sobie zaznaczyć taką opcję i wygenerować takiego węża w czterech właśnie działaniach matematycznych. Jak go sobie wygenerować? Nic trudnego, ponieważ na tej stronie macie Państwo do zaznaczenia dosłownie trzy opcje. Zaznaczacie sobie, jakie działanie matematyczne, ile tych działań po kolei na wężu może się najwięcej wygenerować i ostateczny wynik działania, który ma być. Jeśli będziecie Państwo przerabiali z uczniami materiał w zakresie 20, to sobie zaznaczycie, że wąż ma mieć maksymalny wynik 20. Jeśli w zakresie 100, też jest taka opcja i taka możliwość. I po zaznaczeniu tych trzech elementów klikamy pobierz węża matematycznego w formacie PDF i już macie Państwo po pierwsze na pierwszej stronie taką kartę pracy, a na drugiej już z kluczem odpowiedzi. Tak jak powiedziała Zyta, wszystkie materiały zostały zebrane na takiej wirtualnej tablicy. Jest to narzędzie, które ostatnio często pojawia się na naszych szkoleniach, ponieważ w tym narzędziu przygotowujemy materiały dla nauczycieli. Dla Państwa również przygotowałyśmy w tym narzędziu zbiór stron, na których znajdziecie generatory, o których mówiłyśmy. Zachęcamy do tego, żebyście zapoznali się Państwo z tym narzędziem, ponieważ z pewnością będziecie z niego korzystali bardzo często, bo można je wykorzystać również na zajęciach, udostępniając materiały dla uczniów. Marcin obiecał, że opublikuje na stronie EduNewsa, więc też się nie martwcie Państwo, gdyby ktoś się nie zapisał. I jeszcze jedna informacja na stronie specjalni.pl. W zakładce generatory jest mnóstwo inspiracji i pomysłów na to, jak wykorzystać te bezpłatne narzędzia do pracy. I oprócz tych narzędzi, które dzisiaj omówiłyśmy, bo miałyśmy tylko 20 minut, więc siłą rzeczy nie mogłyśmy powiedzieć o wszystkich, ale na naszej stronie znajdziecie Państwo mnóstwo innych narzędzi. Zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga specjalni.pl, do fanpage'a, a już dzisiaj bardzo serdecznie Państwu i ja jeszcze tylko dziękuję. Dodam, że gdybyście chcieli Państwo zobaczyć, jak krok po kroku tworzyć takie generatory, to na naszym blogu w zakładce webinary znajdziecie szkolenie, podczas którego opowiedziałyśmy i pokazałyśmy, jak materiały dydaktyczne w tych generatorach dzisiejszych tworzyć. To bezpłatne szkolenie, więc można skorzystać. Dziękujemy Zapraszamy. Bardzo.